po pęknięciu skały szlak jest nieczynny. Trochę w dole widać już most Inku. Ta Urubamba sobie płynie. Nagle znalazłem się twarzą w twarz ze ścianami zrujnowanych domów, zbudowanych w najlepszym stylu inkaskiej kamieniarki. Trudno było je dojrzeć, gdyż częściowo pokryte były narastającymi przez stulecia drzewami i mchami. W głębokim cieniu, ukryte w bambusowym gąszczu i plątaninie pnączy, ukazywały się tu i ówdzie mury z białych granitowych ciosów, starannie wyciętych i znakomicie do siebie dopasowanych. Wprost zaparło mi dech. Czym mogło być to miejsce? Dlaczego nikt nie miał o nim pojęcia? Pisał Hiram Bingham, który dokładnie 100 lat temu odkrył Machu Picchu. Sanktuarium Inków, zbudowane na garbie Machu Picchu, wydaje się być tak idealnie wtopione w ten niesamowity krajobraz, że uroda tego miejsca poraża, niezależnie ile razy widziało się jego zdjęcia.